Cześć, witam cieplutko. Dzisiaj postanowiłam wprowadzić na mój kanał prywatną rozgrywkę z rodzinami królewskimi. Obecnie gram dwoma rodzinami. Jedna rodzina jest w Oazie Zdrój, druga rodzina jest w Winterburgu. Rodzina królewska z Oazy Zdrój jest inspirowana Indiami. Stroje, imiona, troszeczkę kultury, ale oczywiście nie wszystko, bo część to jest tylko i wyłącznie mój wymysł. Natomiast rodzina królewska w Winterburgu jest bardziej inspirowana rodzinami królewskimi z Europy. Jest to zwykła rozgrywka, nie wyzwanie, ale oczywiście mam tutaj jakieś tam swoje cele obrane, no i mam jakieś tam zasady, którymi się kieruję. Część tych zasad jest inspirowana wyzwaniem królewskim, ale nie wszystkie. I ja sobie postanowiłam to trochę zmodyfikować, no i postanowiłam sobie stworzyć swoją rozgrywkę, która się opiera na fabule, którą sama sobie wymyśliłam. W tym momencie pewnie już jesteście po cutscence i widzieliście, że córka króla musi wyjść za mąż za pewnego bogatego biznesmena, którego oczywiście nie zna. Jest już starszy mężczyzna i ona musi go poślubić właśnie dla dobra kraju. Tymczasem ona była już obiecana innemu mężczyźnie, arystokracie oczywiście, bo jedną z moich zasad, ja postaram się te zasady, które sobie obrałam, powiedzmy, postaram się je wkleić do infoboxa. I te zasady, oczywiście, jeżeli król zadecyduje, bo tutaj też są zasady do poszczególnych królestw. Na razie gram dwoma, ale to się w przyszłości może też zmienić. Te zasady oczywiście mogą w przyszłości być zmodyfikowane. Nawet jeżeli chodzi o dziedzica, o wybór dziedzica. Na razie kieruję się zasadą taką, że dziedzicem może być tylko i wyłącznie najstarszy syn. Jeżeli ten syn jest chory lub ma, nie wiem, chorobę psychiczną z jakiegokolwiek powodu, nie może tym królem być, nie może pełnić władzy, wtedy dziedzicem staje się młodszy brat. Jeżeli nie ma więcej już synów w rodzinie, wtedy królową może zostać najstarsza córka. Jeżeli nie ma w ogóle już dzieci, to wtedy idziemy do najstarszego syna brata. Tak więc król, chociaż on jest dobrym człowiekiem, ale jeżeli chodzi o dobro kraju, to wtedy nie myśli ani o swoim dobru, ani o dobru dzieci, ale jako pierwsza rzecz dla niego to jest dobro kraju. No i tutaj już nie myśli o szczęściu dzieci, ani o swoim własnym szczęściu, tylko właśnie o dobru kraju i mieszkańców. I dlatego postanowił, że jego córka będzie musiała wyjść za mąż za tego mężczyznę. I niestety ona była obiecana pewnemu arystokracie tu w Oazie Zdrój. I oni są zakochani, znają się od dziecka i od dziecka właśnie myśleli, że będą razem. Teraz król będzie musiał mu odmówić, będzie musiał go o tym powiadomić i powiedzieć mu, że jego córka nie będzie jego żoną. Może przejdę na chwileczkę do kasa i pokażę wam wszystkich członków rodziny królewskiej Oazy Zdrój, a potem przejdziemy może też do Winterburga. To jest książę Dev Sharma i on będzie przyszłym królem, gdyż jest to najstarszy syn króla. Ma jeszcze brata, ale on jest młodszy. Obecnie ma żonę, księżniczkę Ayanne Hatri. To jest jego żona. I mają razem córeczkę Mira Sharma. To jest ich córeczka. Oczywiście starają się jeszcze o syna, bo jak wiadomo, musi mieć dziedzica na kolejną generację, czyli musi mieć syna. I nasza księżniczka tutaj już jest w ciąży. To jest chyba drugi trymestr, jak się nie mylę. Jeszcze nie znam płci dziecka. Musimy iść na USG. Musimy ją wysłać na USG, zrobić ekografię, wysłać ją do lekarza i zobaczymy. Księżniczka Ayanna jest artystką, lubi malować, chce być właśnie wybitną malarką. Lubi też pisać bardzo. No i jest bardzo romantyczna. No i jest romantyczką, sorry. Jeżeli chodzi o jej męża, księcia Deva, on jest dobry, jest też geniuszem i jest molem książkowym. Tutaj mamy jego siostrę i jest to właśnie księżniczka Priya Sharma. To właśnie Priya musi poświęcić, powiedzmy, własne szczęście i wyjść za mąż za tego bogatego, już starszego od niej mężczyznę. I ona oczywiście to zrobi, bo kocha swojego ojca, kocha swój kraj i wie, jakie są jej obowiązki jako księżniczki. Jednak jej serce zawsze będzie należało do mężczyzny, który był wcześniej jej obiecany. To jest obecny król Oazy Zdrój.
Tamal Sharma. On jest śmiały. To jest z pewnego moda. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ja mogę właśnie zrobić osobny filmik na temat modów, których używam do tej rozgrywki, bo mam tutaj trochę modów, które tak jakby wprowadzają karierę króla i król może też mianować różne tam arystokrackie rodziny i tak dalej. No, jest po angielsku, nie wiem, możliwe, że już będzie dostępna polska wersja, muszę sprawdzić, ale na razie mam tylko angielską i on jest też bardzo rodzinny. Rehan Raj. I to jest właśnie przyszły mąż księżniczki. Jak widzimy, jego cechy są troszeczkę nie za bardzo. Jest zazdrosny, jest bardzo porywczy i jest zły. Także tutaj może być ciekawie. A tutaj jest córeczka przyszłego króla. Muszę troszeczkę dla todlerków CC ściągnąć, bo no takich, z takich indyjskich rzeczy to raczej dla todlerków nic nie ma, więc będę używać to, co jest w grze. To jest kolejny syn króla, Aryan Sharma, oczywiście książę, i on jest nastolatkiem. Według zasad, które sobie ustaliłam, gdy Sim już staje się nastolatkiem, zaczynamy mu szukać żony, męża. I aby to zrobić, będę zawsze organizować, w każdej rodzinie królewskiej będzie organizowany specjalny bal, na którym on będzie mógł poznać potencjalne żony. Jeżeli jest to kobieta, może poznać potencjalnych kandydatów. Chyba, że będzie to małżeństwo już zaaranżowane wcześniej. Jeżeli nie ma politycznych interesów i tak dalej co do małżeństwa, dany mężczyzna, kobieta może sobie na właśnie takim balu wybrać samodzielnie męża, żonę. Znaczy samodzielnie, oczywiście król musi to tak jakby musi to zaakceptować. Chwileczkę sobie posiedzę z królewską rodziną z Oazy Zdrój, a potem przejdę do Winterburga. To jest nasz książę, który tutaj medytuje i oczywiście tutaj ta ikonka nad plambowem to jest właśnie z tego moda królewskiego. Pokażę wam może jeszcze zamek. Oczywiście sama go nie zbudowałam, ale jest przepiękny. Bardzo mi się on podoba. Jak go zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że to będzie ten właśnie, który jest mi potrzebny do tej rozgrywki. No teraz jest ciemno, więc za bardzo nie widać, ale jest naprawdę śliczny. Troszkę jest duży i widzę, że mi czasami, może nawet częściej niż czasami, zacina grę, ale to właśnie z tego względu, że mam pełno modów, mam pełno CC i to jest duża działka i mimo, że mam komputer gamingowy, nie wiem dlaczego, no takie jednak zacięcia i lagi mi się zdarzają, ale no nie mogę zrezygnować z tego zamku, bo on mi się bardzo podoba. Ona jest w trzecim... O, ona już jest w trzecim trymestrze, czyli jutro rano będzie można już iść z nią na ekografię i zobaczyć, czy jednak będzie chłopiec, bo pierwsza jest córeczka, także jeszcze dziedzica nie ma. No, więc ja wszystkich tutaj położę spać. Dobrze, książę mógłby już skończyć medytować. Z samego rana wyślemy księżniczkę na USG. Zobaczymy, czy będzie synek. Chodź spać. I twój mąż też przyjdzie spać. Jest 7 rano. Widzę, że książę Def już wstał. Księżniczka jeszcze śpi i jest bardzo głodna i ma bóle kręgosłupa. Książę Def wziął dzisiaj sobie wolne. Jako pracę tutaj ma polityk. Więc on jest na samym początku tej kariery. Księżniczka Ayanna powinna wstać, bo będzie właśnie do prywatnego lekarza jechała na USG, do lekarza królewskiego, powiedzmy. Nasz lokaj chyba raczej nic nie zrobił, lokajka. Jeszcze będę musiała się tutaj tym zająć, bo w ogóle w tym modzie królewskim to tam jest też możliwość wynajęcia królewskich służących i są to Simowie, którzy mieszkają tutaj razem, ale nie musimy, no coś jak lokaj, coś takiego jak lokaj, no. Może bym tutaj więcej tych osób wynajęła, bo to jest jednak bardzo duży zamek. Dobrze, ty też może byś sobie coś zjadł. Boże, czy ona ten tort wie? Nie, a ona swoją kanapkę, nie, dobrze.
Tego torta może schowamy, żeby nikt nie ruszał. Tutaj widzę, że latający talerz. To śmiesznie wygląda. Książę i sobie sam gotuje. Nie no, muszę coś z tym lokajką zrobić, bo... Więc ty jeszcze idź do toalety, przebierz się. Okej, on chciał sobie koło żony tutaj usiąść, a ona sobie poszła. O, Arian, widzę, że sobie maseczkę nałożył. Wygląda trochę jak... Pokaż się tutaj. Jak to fajnie wygląda. Okej, no chcesz mieć ładną skórę. Więc nie macie co za to winić. I weź sobie zjedz tą sałatkę, którą ktoś przyszykował. Dobrze. Książę tutaj już czeka na swoją żonę. Nie wiem, czy ona już się przebrała. Dam na chwilkę pauzę. Gdzie ona jest? A, ona tutaj idzie, więc ją przebierzemy my. Boże, biedna. Ciekawe, może to będą bliźniaki. Chociaż bliźniaków 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie mogą być. Już jest 7 osób w rodzinie, więc bliźniaki nie mogą być, ale ona ma brzuszek normalnie na bliźniaki. Okej, chyba, że to dlatego, że ona jest taka chuda. Dobrze, damy jej jakiś strój. Nie ma nic takiego ciążowego. W sumie to i tak zaraz będzie rodzić. Dobrze, jest ciepło, więc w tym stroju spokojnie może jechać. Oni oczywiście jadą do prywatnego lekarza królewskiego. No idź, kochana, idź, ruszaj się. Wiem, że ci ciężko, kręgosłup boli, wszystko boli, ale to jest bardzo ważna sprawa. Ja jestem sama podekscytowana. Co to będzie? Czy będzie chłopczyk, czy nie? Ona ogólnie jeszcze nie wie o tym, że musi poślubić tego mężczyznę starszego, dużo starszego od siebie. Nie ma o tym pojęcia, nie wie jeszcze, że jej ukochany nie będzie jej mężem. Czy księżniczka Ayanna już wróciła? Jeszcze nie. Ile to potrwa? No jeszcze troszeczkę. Dobrze. Iku, jak mnie denerwuje ten lokaj, znaczy ta lokajka. W takim stroju łazi, jakieś kolorowe włosy, nie wiadomo co. W ogóle mi tutaj nie pasuje do klimatu. Muszę ją koniecznie zamienić. O, wróciła! Gdzie ty jesteś? Zaraz tutaj oddamy tą ekografię. Chodź tutaj. Chodź tutaj wraz z księciem. Jest szczęśliwa, no. Poznanie płci i liczby nadchodzących pociech jest ekscytujące. Teraz możesz zabrać się za przygotowywanie na nadejście nowych członków rodziny. Ciekawe to jest. I jest jedno dziecko, bo już widzę. To było i tak wiadome. I... Boże. Pacjent spodziewa się jednego dziecka. Najprawdopodobniej będzie to chłopiec. Okej. Czyli mamy przyszłego dziedzica. Schowamy ekografię do wyposażenia, bo to będzie później pójdzie do ich pokoiku. Świetnie. Także oni są pewnie przeszczęśliwi. Książę też niech tutaj przyjdzie. Jest rozgniewana. O, ona jest jako jedyna, która może po tych schodach wejść, bo one jakieś zbagowane są i nikt nie może mi wejść na górę. Ale widzę, że ona sobie wchodzi fajnie. Schodzi. No i nie ma żadnego problemu. Dobrze, więc ona sobie usiadła tutaj koło rodziców i sobie wcina kanapeczkę. A oni mogliby już też pójść spać. Chyba, że sobie zagrają jeszcze. Grajzy. Oni sobie pograją. Wibaza! O ty! Dojem! Podmieniłeś tam! Darby! Oh, Mech! Mech! No i Mech i wygrał. Ale to dlatego, że podmienił. Slash! Rodzi! Jejku, ja muszę imię wybrać. Ja jeszcze imienia nie wybrałam.
urodź dziecko w szpitalu, dołącz. I jedziemy z mężem oczywiście. Jedziemy. Dobrze, jesteśmy w szpitalu i tutaj widzę, jest pani doktor Saeki Matashiki. Będzie odbierała nam poród. Okej. Oni płafi! Słabym! Znowu to samo. Za każdym razem. Ten jak tam biega. Okej. Okay. Zarejestrujmy się, zobaczymy może... Zgłoś się w recepcji. Oni płafi! Tak, tak, mój syn. Oni płafi! Wyjęli mu serce, wyjęli mu... Co to jest? O, serce mi wyjęli. Albo jej. A on jak się cieszy, jak się patrzy. Gratulacje! Właśnie urodziła synka, bo ja się tak jeszcze obawiałam, że może... jak to było, bo już nie pamiętam teraz. Marchewki na chłopca czy na dziewczynkę i truskawki, czy tam muzyka pop, czy coś tam. Jakoś się za bardzo tym nigdy nie... Kiedyś się tym interesowałam, bo tak bardzo chciałam tam wpłynąć na płeć dziecka. Teraz mi się wydaje, że jest... o wiele lepiej, jak właśnie jak się na to nie wpływa i tak, ponieważ ta ekografia wykazała, że to będzie synek, to nie chciałam tam w żaden sposób wpływać na to, żeby to się zmieniło, bo by było, to by było trochę przykre, jakby nagle dziedzica miał już nie być. Dobra, znalazłam sobie imię na indyjskiej stronie, znaczy na indyjskiej, z imionami indyjskimi i jest to imię mi... Van. Jest piękność. Ojej, Pata, w jaką kieckę się przebrała zaraz po porodzie. Shaila! Jaki fajny. Bye bye. Bye. Co już zabrało dziecko? No już nie ma, no to mykamy do domku. Bonkoro. No dawaj mleko, mama. Czy nie chce? Nie chce. To co chce? Co ty, maleństwo, chcesz? Muszę fotkę następną zrobić. Ja już teraz wszystkich położę spać. Tak więc myślę, że na dzisiejszy odcinek to będzie już wszystko. Zapraszam na kolejny, gdzie przedstawię też rodzinę z Winterburga. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i do następnego odcinka. Pa, pa, cześć!